Państwa, za chwilkę zaproszę na tą scenę panią w czerwonej kurtce. Już za momencik. A będzie to pani, która, można powiedzieć, ma na imię Alicja. I jest prezesem również pewnego, że tak powiem, a nazwę to takiej grupy sportowej, że tak powiem, towarzystwa, tak? Dobrze mówię? Panie Januszu, tutaj masz kontrolę, tak? Państwo, mamy takie drużyny, które grają w różne sporty, a koszykówka w Ostrowie stoi na bardzo wysokim poziomie. I ta damska, i ta męska, drodzy Państwo, więc dzisiaj postanowiliśmy na gwiazdę, przybliżymy Państwu te osoby, które na tym parkiecie tak walczą. Naprawdę walczą o to, żeby nasz Ostrów był, że tak powiem, dumą. Patrzę, Pani Alicjo, Pani już może wchodzić. Nie wiem, czy wyjdzie sama, czy od razu z dziewczynami. Chyba weszła Pani sama, dziewczyny... Aha, dobra, jest scenariusz, ja już przekazuję tutaj mikrofonik. Raz, jest głośniejszy od mojego. Witam Państwa serdecznie i zapraszam moją drużynę tutaj. Zapraszam dziewczyny, zapraszam trenerów. Wielkie brawa, drodzy Państwo! A ja ustawiam mojego na... Jak Alicjo, droga, mam już zejść, to powiedz, nie? To ja ucieknę, ale jeszcze sobie chwilę możemy pogadać. One wchodzą. Oczywiście. Wchodzą bez muzyki, nie dlatego. Wielkie brawa, drodzy Państwo! Przyszły, mają treningi, mają mecz. Chcą śpiewać, nie wiem, czy będą. Będą tańczyć, to nas będzie wielkie. Chodźcie, dziewczyny, nie jest tak zimno, nie przesadzajcie. Dzieciaki tu tańczą, no. Jest ich trochę, drodzy Państwo. Nie podejdę bliżej, bo zobaczcie Państwo, co się dzieje, nie? Jestem niższy, no. Zawsze myślałem, że jestem wysoki, Alicja. Ale zapewne nie masz kompleksów z tego tytułu. Nie mam, no mam. Nieważne, nie rozmawiamy o mnie, bo to nieważne. Szanowni Państwo, oddaję teraz głos Pani Alicji, która tutaj powie kilka myślę słów, powie, co się dzieje, powie, dlaczego tak wygrywamy, dlaczego jesteśmy tacy najlepsi i cały czas będziemy wygrywać dzięki nie tylko publiczności, ale także dzięki wspaniałej grze zawodniczek i trenerom, że z boku mają czapeczki. To są trenerzy, drodzy Państwo, oni tak się skryli, to są ci, którzy powodują, że oni, one, przepraszam, one są tak dobre. To co, ja już mam zejść? Nie, możesz zostać. Dobra. Zapraszam. Także witam Państwa serdecznie jeszcze raz. Dziękujemy bardzo, że stowarzyszenie zaprosiło nas na scenę, bo większość z nas uczestniczy zawsze w tej imprezie, ale tam, gdzie wy, wyjątkowo udało nam się wskoczyć na tyle wysoko, że jesteśmy już tu na scenie. Teraz będziemy bardzo pracowali na to, żeby podobała Wam się nasza gra, aczkolwiek ostatnio nie mamy jak gdyby najwyższych notowań. Natomiast myślę, że nasza praca pozwoli na to, że będziecie zadowoleni. To co, chyba czas, drodzy Państwo, żeby te dziewczyny trochę bardziej poznać. Przynajmniej kto to jest, jak to jest. Włączamy muzykę? Tak jest. Myślę, że większość z Was zna nasze dziewczyny, ale po kolei zacznę od naszych Amerykanek. Jordan Jones, Asia Bishop, Martyna Cebulska, Kasia Motyl, Sania Orozowicz, Ewelina Jackowska, Agata Stępień. Do przodu, dziewczyny, do przodu! Monika Jasnowska, Klaudia Sosnowska, Sandra Nowicka, no i Karolina Kaczmarek. I nasi wodzowie Wojtek Szafarski i Karol Kowalewski. I teraz jesteśmy tu dla Was. Szanowni Państwo, wielkie brawa! To są nasze dziewczyny! Ci panowie!
scenie, żebyście wygrywali, żebyście po prostu byli z nami. Wielkie dzięki. A ja odpowiadam, zapraszam, żeby dzisiaj też swoje serca otwarli dla Stowarzyszenia Ozdrowianie Dzieciom Specjalnych Roski, bo jest to świetna inicjatywa, którą wspieramy.